Dobra, widzowie. Przedwcześnie Rockstar wypuścił trailer półtora minuty do GTA 6. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy... Dobra, whatever. Skleić tam, oglądamy. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. 2025, nie powiem kto mówił, że w 2025 będzie kurde GTA, GTA 6, ale powiem wam tak, w wielu momentach graficznie to to wygląda jak... GTA 5 po prostu na dobrych shaderach. Mimo, że to jest... Wiadomo, że to jest wyrenderowane, no nie? Ale, ale no generalnie jest to na silniku gry, nie? Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to tak. Duży plus, że klimat Vice. Minus, że będzie współcześnie, no bo klimat Vice to zawsze z latami 80 będzie mi się kojarzył. Z drugiej strony, co mnie bardzo yy, na plus, to... Ale tu jest najebane NPC-tów, nie? Tu czuć, że to jest plaża, nie? A nie tak jak w piątce, że tam... Trzy parawany i pozdra na całą plażę, nie? Tylko że rzeczywiście tutaj czuj, że tu jest tłum. Że tutaj, tutaj można normalnie iść i się przepychać, nie, barami z ludźmi. Czyli no, liki jak najbardziej były prawdziwe, że tam Bonnie i Clyde, yy, wiadomo, będziemy mieli babeczkę do grania, faceta do grania, pewnie tam będzie jakiś sidekick po, popierdzielony. Trochę zabrakło mi takiego, takiego pierwiastku Trevora tutaj, że nie pokazali czegoś takiego, wiecie, coś kontrowersyjnego, coś takiego wulgarnego. Troszkę, troszkę miękko to wygląda, że tu Instagramy, Snapy... Y, dupy trzęsące tymi twerkujące na samochodach. Tak gdzieś był ten, ten fragment, nie? No, tutaj w tych gangsterka, wiadomo, wszyscy gracze, GTRP na pewno zadowoleni. No na pewno jest ten klimacik Miami, o Vice. Ciekawe, czy też w Likach będzie y, potwierdzone to, że będzie kilka miast. O, tutaj, właśnie tutaj mamy to. Fajnie to wygląda, jeśli rzeczywiście to miasto będzie tak zapełnione ludźmi. Że będziesz się czuł, jak jesteś w takiej amerykańskiej metropolii, gdzie jest naprawdę dużo ludzi. Że i będziesz musiał uważać na pasach, żeby baby nie pierdalnąć, bo tych bab pełno będzie i ludzie po chodnikach będą chodzić i sklepy będą otwarte i w tych sklepach jakieś zakupy będą robić. Jeśli oni są w stanie pod względem NPC-ów zawiesić poprzeczkę wysoko, no to ja już będę zadowolony. Graficznie jakoś dupy mi to nie urwało, powiem szczerze, ale być może właśnie zamiast przeskoku graficznego, żeby to jakiś w ultrarealizm szło, to poszli właśnie w to, żeby to miasto rzeczywiście było takie bardziej wibrujące, taką miastowością. Tych npc ów jest dużo, tych ludzi jest dużo. Głupio wyszło, że taki event jak trailer GTA zostaje zlikowany? Jest na ich oficjalnym kanale, no. Myślisz, że to w jakikolwiek sposób im zaburzy sprzedaż? Wręcz przeciwnie. Wszyscy rzucają, wszyscy rzucają to co robią i idą patrzeć. Graficznie wygląda to dużo lepiej niż GTA 5. Nie no, tutaj w dużej, w dużej mierze, jeśli chodzi o, o wygląd miasta, samochodów, ulic, tego jak światło pracuje, to to wygląda jak, albo tutaj jak te łódki, to wygląda jak GTA 5 na shaderach. Ale pod względem ilości NPC-tów i rzeczywiście takiego klateru, który jest wsadzony w miasto, to tutaj rzeczywiście jest tego więcej. Same modele wyglądają na level wyżej? Nie no, głupoty gadasz. Jest lepiej, ale to nie jest, to nie jest taki przeskok jak w przypadku Red Dead Redemption. I o co chodzi z tym aligatorem wchodzącym do, yy, wchodzącym do sklepu? Nie mam pojęcia, ale te samochody, te kadilaczki, bajeczka, te osiedla takie Miami. Mam nadzieję, że oni właśnie poprzeczką będzie to, że jest wysoko zawieszone, wysoko zawieszone to miasto. To miasto będzie naprawdę takie ultra realistyczne. Dużo ludzi, z cały czas ta taka wibracja, że ktoś gdzieś się zapierdala, że ten NPC-ty rzeczywiście będzie czuć, że każdy npc ma coś do roboty. W sumie Red Dead Redemption 2 na pierwszych zwiastunie też dupy nie urywa, ale drugi już pokazał moc. To Znaczy generalnie z tego co kojarzę, to Rockstar zawsze underperformance miał taki, jeśli chodzi o trailery, nie? Co my tutaj mamy? Correction, Sheriff. Ciekawe, czy to będzie... Mam nadzieję, że to nie będzie nowy Trevor, bo to wiecie z czym mi się kojarzy? To, to mi się kojarzy z, z dość nieudaną kreacją Jokera przez Jared'a Leto. Mam nadzieję, że to nie będzie jakby... Zamiennik Trevora. No, policja. GTRP zadowolone, wiadomo. To jakieś Porsche, chyba 911. No, czekamy. Mamy jeszcze zroczek czasu, a może pewnie nawet półtorej. Zakładam, że pewnie Rockstar to będzie chciał raczej w drugiej połowie 2025 wypuścić. I GTA 6. Czyli wszystko już jasne. Rozmowa zamknięta. GTA 6 2025 rok. Jeśli chcą, niech przełożą. Niech dopracują to jak, jak najbardziej. I żebym jak odpalę GTA 6 powiedział, myliłem się. Że to nie jest gra, która jako pierwsza pokaże skazy na zbroi Rockstara, bo oni są takim ostatnim studiem, które ma gigantyczny rozmiar, gigantyczny poziom. I, I wypuszczają grę raz na 10 lat, ale ta gra jakby ustanawia standard, nie? Taki industry standard. Nie, nie jest ostatnim studiem nadziei, bo są studia, które też dysponują, dysponują jakimiś zasobami, ale Rockstar to jest taki moloch, nie? To jest taki gigant, ostatni z dobrych gigantów molochów. Ale dobrze to wygląda. Na tą wodę chciałbym jeszcze spojrzeć. Czyli pewnie zacznie się od tego, że w więzieniu, ucieczka z więzienia, coś takiego, nie? Bonnie i Clyde, jakieś tam. O, tutaj też takim kurde poduszkowcem będzie się zapierdzielać. O i ta fauna też to jest fauna. Jestem ciekaw, czy tutaj też będzie step up. Od nawet Red Dead Redemption 2, które był już fantastyczne pod względem tych wszystkich szynszyli, wiewiórek i innych takich, że jak będziesz wyjeżdżał poza miasto, to rzeczywiście będziesz czuł, że jesteś na wsi, że tu kurwa dzieje się, że tu zieleń rośnie. Fauna, flora, te klimaty. Ciekawe, jak duża mapa będzie. Szczerze, to ja nie chciałbym, żeby ta mapa była za duża. Wolałbym, żeby ona była. Nawet mniejsza, ale żeby była bardziej yy, Zdynamizowana Z taka, wiecie, że kurde Możesz wchodzić do budynków, że yy, Sklepy są pootwierane, no nie Że tam npc, NPC-tów jest wię więcej Bo kurde, no nie wiem Jakoś ta przestrzeń, jak jest taka bardziej skompaktowana I jest bardziej wypełniona To lepiej się w niej czuje Niż jakby jest takie rozciągnięte i masz wielki świat I wow, mogę 20 minut jechać Z jednego końca na drugi koniec mapy Fajne widoczki, ale nic więcej się nie dzieje Tak, żeby więcej szczegółów miał no, tutaj ten, ten strip club też dobrze wygląda. Ty, Piary, normalnie. Fagata, tutaj rozumiesz. Klaszcze pod pośladkami pasuje. Miasto, chyba. W którym GTA miasto było podzielone na takie trzy wyspy łączone mostami? Liberty City chyba też miało taki schemat, nie? Że jakby były ten most łączący trzy takie sekcje i każda sekcja tam miała swoje dzielnice. Normalnie, DJK? Nie no, dobrze to wygląda. Moje największe obawy to, czy zachowają ten swój taki. Bezkompromisowy humor, czarny humor, kontrowersyjny humor, prawdziwy humor, realistyczny humor, a nie takie wiecie, fiu bździu, poprawnie politycznie, ależ to piękna amerykańska historia o miłości, która jest niezrozumiana przez społeczeństwo. Ma być rubasznie, ma być grubo, i mam nadzieję, że właśnie ich takim konikiem, step-upem będzie to, że to miasto naprawdę będzie huczyć, będzie brzmieć. Że będziesz szedł ulicą i się zastanawiał, dokąd ten chłop idzie, co tam się dzieje? O kurde, co tam w uliczce się dzieje. O, ja pierdzielę, tutaj coś policja reaguje na, na to, nie? Żeby te NPC-ty naprawdę żyły swoim życiem. Żeby to było tak w pełni imersyjne. No i tyle. Może będzie w chuj random wydarzeń. No tak, tak jak w mieście, nie? Że masz dużo NPC-tów, plaże zawalone, ulice zawalone, policja kogoś goni, cały czas korki, ktoś na kogoś trąbi. Yy, koty kurwa przebiegałem przez ulicę. Ktoś babę na pasach pierdalną, w uliczce jakieś dile narkotykowe, no nie? Żeby to tak, no kurde, działo się i żeby te randomowe eventy nie były takie eventy jak dla gracza zawsze, że mm, tu jest aktywność, możesz się dołączyć i y, dołączyć do policji albo do gangsterów w szalaninie. Whatever, to tam jest przeruchane i nudne. Nie, nawet nie Night City 2.0. Night City, mimo że całkiem dobrze było odzerowane i było takim ciekawym dochodzeniem sobie, to to nadal nie był ten poziom takiego ultra realizmu metropolii. No to mamy to. GTA 6. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy tamten mówili, że będzie remake albo coś w tym stylu. Wracamy do Vice City. Co najmniej do Vice City. Pierwszy trailer, pewnie następny się pojawi za parę miesięcy. I mamy jeszcze kupa czasu. Jak jesteście na YouTubie to łapa w górę i koniecznie napisz komentarz, że kochasz RP. No bo czym by było GTA 6 bez RP, no nie? No.